nie twierdzę, bo ja cię bardzo szanuję jako zawodnika. Jesteś olimpijczykiem, doszedłeś do ćwierćfinału. Wygrałeś wiele walk. Uważam, że boksersko zaszedłeś dalej ode mnie i to jest obiektywny fakt. Natomiast takie zapowiedzi słyszałem podczas dwóch ostatnich konferencji i tak samo się wypowiadali moi rywale. Jednego budzili kilka minut po walce, drugiego, jak już dobudzili, to się pytał w ringu, what happened? Więc poczekamy na 20. Marcinku, na 25. Marcin, dzięki. Nie wiedziałem. No nie, ja w ogóle w tym boksie nie jestem, to nie wiedziałem. Ale ten, mówisz, dwóch ostatnich rywali? Tak było. Dwóch ostatnich rywali skończyło nieprzytomne. A chociaż jeden z nich był olimpijczykiem, czy nie? Nie. To będzie ta ogromna różnica. Okej. Nie, to jest różnica. Oczywiście, że to jest różnica. Ja naprawdę doceniam twój dorobek sportowy. Ja się cieszę na tą walkę. Jestem przekonany, że to będzie bokserska wojna, Artur. I takiej bym sobie życzył i takiej bym życzył wszystkim kibicom, bo to miejsce jest po prostu po to, żeby takie wojny się odbywały. Tak jest, biało-czerwony. Rozumiesz, tak, ty cały ten. Masz piękną księżniczkę naturalną, twoja córeczka. Tak jest. Mi się zdaje, Weronika może? Tak. Fajnie. Weroniczko, cześć. Tak. Fajny tatuś? Tak, fajny. Artur, ale też wiem, że masz kilka rzeczy tutaj do powiedzenia, nie tylko o sporcie. Wiemy, że jesteś też wielkim patriotą, więc proszę, głos dla ciebie. Tak. Dobrze, Marcinku, dzięki. Witam się z wami, siemanko. Skupiam się często podczas tego, co tutaj było przemawiane przez chwilę. Nie zawracajcie sobie głowy. No, ja często głowę odwracam w lewo, patrzę na debiut Russella ze mną w tym ringu. Przypominam, nie chodzi o sam film, przypominają mi się, dawno tego nie widziałem, nie? Przypominają mi się różne fajne, ciekawe ciekawostki. Ale muszę tylko powiedzieć, że to jest piękny film, nie chodzi o boks, to jest w ogóle piękny film, piękna fabuła, wszystkim polecam. Człowiek ringu z Russellem Crowe i Arturem Bilkowskim. Tak, to było dawno temu już, który rok 2000, to było po olimpiadzie, po Sydney, 2005-2006. Ja całkowicie przypadkowo się znalazłem w tym filmie, całkowicie przypadkowo. Ale ten film opowiada, co jest piękne z tym filmem, my wiemy, bo rozmawialiśmy na temat. Cześć księżniczko, cześć. Mam dwóch fajnych takich bobasów, nie? Troszkę starszych od ciebie, Weroniczko, ale fajnie. Pozdrowienia Mikołajka i Olusia. Z tym filmem to się wiąże, że to jest zrobione szczegółowo, bo to Ron Howard robił, także to jest mistrz kina hollywoodzkiego, Ron Howard, zrobił ten film ze szczegółami. To opowiada, co się naprawdę działo w życiu w latach 1930, nie? W Ameryce. I Russell Crowe grając Jema Brodacka, jego powołanie. On poszedł do ringu dlatego, że tam było tak źle z kasą, tak cienko było z hajcem, że on miał żonę, miał dzieci, nie był w stanie ich wykarmić, tak dużo innych. I wrócił do ringu tylko po to, żeby ich wykarmić. To nie dlatego, że ja tutaj jestem, to ja to jest, nie? Ale tak jakby historia się powtarza, ale to jest to. Zaraz powiem. Odcięło. Halo, odcięło. Profesjonalnie cię odcięli, nie da się. Ale nie, jak właśnie będę mówił, normalnie będę sobą, nie? Przez ten. Rozumiem, nie przez. Dobrze? Także z tym filmem. Chcę ci podziękować sponsorowi. Ja nie jestem ten, co nosi czapki, ale dziękuję. Nie? Great Private Equity, proszę. I co, z tym filmem. Ja mam dużo przygód w życiu. Może nie będę o sobie mówił, bo wszyscy wiecie. Nie, jeżeli... mówię, już możesz wziąć mikrofon. Już? Halo? Spoko. Siemanku. Także po pierwsze chciałbym się z wami przywitać. Nie? Jeżeli się nie tylko z wami tutaj na sali, z wszystkimi zawodnikami, siemanko, ale z całą Polską. Z całą Polską. Widzę, że mamy naszych polskich skinów tutaj, podeszli do mnie przed ten, siemanko. Uli. I co? Tak, mam jakiś czas temu, nie pamiętam kiedy, jestem taki zakołowany teraz, rozumiesz, nie? Kilka dni temu wysiadłem z tego samolotu, przyleciałem tutaj, tam w Toronto, w Kanadzie, mam tyle rzeczy na głowie osobistych, a tam jest mały problem z dziećmi, dlatego widzę, jak twoja córeczka jest szczęśliwa z tobą, rozumiesz, że dzieje mi to przypomina się mój Mikołajek i Oluś, jak było. Ja Agatce życzę wszystkiego najlepszego, życzę. Ale takie życie, ja rozumiem, że dzień.
Najważniejsze jest, żeby nasze dzieci były zdrowe, wszystkie nasze dzieci, tym bardziej polskie dzieci. Mój Oluś i Mikołajek urodzili się w Kanadzie, wiadomo, nie? Mają 12-13 latek. Ale tu są dwa orły białe, które dorastają tam, bo mamusia 100% Polka, korzenie słowiańskie, no a tatuś, no sami powiecie, no większego wariata ode mnie chyba nie ma, nie? No. Tak się dziwi. Ja nie powiem. Tak, wariat wariata zna, także tak. A i co? Jeżeli, dobra, nie będę za dużo mówił o sobie, wiecie, jeżeli coś mam teraz konto przez dłuższy czas, półtora roku, dwa lata, wchodzę na tego Face'a, tego Facebooka, to jest to miejsce, to jest ten portal, gdzie my jako Orły Białe na całym świecie, tylko w Polsce, na całym świecie łączymy się, rozmawiamy ze sobą, pisząc. Ja doszłem do takiego fachu teraz, przesiadując ten, bo uwielbiam z wami rozmawiać na takie ważniejsze tematy. Polityka to jest jednym z tych. Na temat boksu, to ja to całe życie robiłem, to mnie nudzi. Takie gale jak teraz, fajnie, tu jest fajnie uroczyście, zazwyczaj tak jest. Dziękuję Marcinowi, dziękuję ci morda przy wszystkich za ten. Dzięki tobie i organizatorom, nie? Gdzie jest Jarek? Gdzie jest główny szef, wszystkich szefów? Gdzieś tu się zmył, ale dobrze, widziałem go. Także wiesz, bo ktoś za tym stoi, o tam, dzięki morda. Ktoś za tym stoi, żeby do tego doszło, nie? Tutaj, dlatego, że my tutaj siedzimy, to też się, wiadomo, rok prawie 2020 i duże finansowe przedsięwzięcie się bierze za tym, że tu jesteśmy, nie? A do tych z was, którzy ktoś tam na fejsie coś, dużo z was się mnie pyta, co z tym zębem, z tą jedynką. Straciłem w ringu dawno temu podczas sparingu, ale w ringu, nie podczas normalnej walki, podczas sparingu z Carlosem Newtonem, całkowicie przypadkowo. No i po to. I dlaczego ja mam sobie wstawiać, nie? Wszyscy sobie wstawiają, a ja nie muszę być jak wszyscy, tak? No, a mi jest. Jestem chłopczykiem, pięknie się nie urodziłem, piękne są dziewczynki. Tutaj mamy dużo pięknych pań. Rozumiesz? Także ten. Tak. Chłopak naturalny ze mnie, dokładnie. Musimy uważać, z moim zębem to się łączy. Jeżeli jesteś naturalny, to uważaj, co wkładasz do ust, jak się odżywiasz. To wszystko idzie z Ameryki, dobrze? Że społeczeństwo w różnych krajach kapitalistycznych poszerza się. Ja tutaj w Polsce, w tych większych miejscowościach, tym bardziej w tych większych, nie? U mnie w Bielawie też, jednego czy dwóch widziałem na ulicy, nie? Bielawianina. Że ten rozchodzą się, ludzie się rozchodzą na boki, nogi się poszerzają, ręce się poszerzają. My tutaj jako olimpijczycy, jako sportowcy na wysokim szczeblu, my wiemy, oni mnie rozumieją. My wiemy, jak się odżywiać, jak ten dużo, a dlatego, że teraz w tych czasach wszyscy się rozszerzają, Ameryka jest najgorsza w tym. Ameryka jest w tym najgorsza, to stamtąd to idzie. Trucizna znajduje się w jedzeniu przede wszystkim, nie tylko, ale w jedzeniu. Jeżeli rozmawiasz przez telefon, to mój dobry kumpel Dave Wu, on odszedł kilka lat temu z tego świata. Atleta, pięściarz i tym bardziej całe życie. Wiem, że nie palił żadnych fajek, żadnych narkotyków, tak jak ja. Czysty chłopak trenował, miał swoją pracę. Powiedział mi, jak konał na raka mózgu, powiedział po angielsku, powiedział Binio, tam na mnie mówią Binki, bo Binkowski, nie od nazwiska, tam Binki, tu Binio. Mówi, Binki nie używaj tego, jak to używasz, a musi mieć. Niektórzy z nas, zauważyłem, mają po dwa różne numery, nie wiem, o co chodzi, ale to nie przykładasz do głowy, nie przykładasz. On to są jego słowa, chłopak, co całe życie był zdrowy, tak samo jak i ja, odżywiał się naturalnie i uważał, co do ust wkłada. Mówił mi, nie przykładaj do głowy, to jest to samo, jakbyś wziął głowę swoją, wsadził do mikrofalowej i nacisnął, żeby się zapaliła. Tam, rozumiesz? Tutaj, bardzo jest zdrowe. Także jak ja rozmawiam przez to, zazwyczaj na głośno. Dlaczego masz taki mały telefon? Ale nie to, że mały, nie, komputera nie mam przy tym, po co mi internet, nie? Dlatego rzadko. Jeżeli to przez głośnik nie rozmawiasz tak. Jeżeli jest coś bardzo osobistego, to musisz odejść z miejsca publicznego, żeby cię nie słyszeli, nie? Normalnie, ale nie przykładasz, nie niszczymy swojego zdrowia. My jako Polacy nie niszczymy zdrowia. Ale dobra, ja mam dużo rzeczy, może. Ja nie. Ty, Marcinku, to jest twoja gala. A ja nie chcę przejąć wiedzę, którą ja ogarniam. Moi skini, fajnie was widzieć, mordy. Nie? Fajnie was widzieć.
Na całym świecie nie byłem, w Azji nie byłem, ale podczas moich lat, tam w Kanadzie, to że w Kanadzie, w tej dzikiej Ameryce, bo Kanada jest częścią Ameryki. Ten sam język, te same autostrady, te same kanały, te same telewizja, te same samochody. Mniej więcej wszystko to samo, mniej więcej, no. I tego. Podczas... Pamiętajcie, rozmawiacie w tej chwili nie z Binkowskim, jako Arturem, jako pisarzem, tylko rozmawiacie z olimpijczykiem. Byłem. Twoje zdrowie. Dzięki mu tam. Ty mogłeś napić twojej wody? Ja stawiam, mam korzyść. Ja proszę Państwa, dziękuję Artur. Brawo dla Artura Linkowskiego, brawo!